to Jesiua, Jezus. Jezus to Król Królów, to Pan Panów. Przyszedł tu na ziemię, umarł za Twoje grzechy i zmartwychwstał w ciele. I Ewangelia jest taka prosta, jest prosta. Ewangelia mówi, jeżeli uwierzysz w sercu swoim i wyznasz Jezusa Chrystusa swoim Panem, swoim Zbawicielem, będziesz ocalony. Będziesz ocalony. Bo Jezus przyszedł i dał siebie zabić jako ofiara za Ciebie, za Twoje grzechy, żebyś Ty był ocalony, bo idziesz na zagładę, bo nie ma dla Ciebie żadnej nadziei, bo żyjesz w lęku, bo się boisz żyć, bo się boisz umrzeć, bo nie masz żadnej nadziei, bo nie wiesz, co będzie jutro, boisz się koronawirusa, pokładasz zaufanie w ludziach, w rządach, w drugiej osobie, ale to nic nie daje, to do niczego nie prowadzi, bo każda z tych rzeczy Cię zawiedzie, każda z tych rzeczy, bo jest tylko jedna, jedyna rzecz w tym świecie, która Cię nie zawiedzie i to ma na imię Jezus, Jezus. Jezus to nie jest żadna religia. Jezus to żywy Bóg, żywy Bóg. Ja spotkałam osobiście, spotkałam Go w swoim sercu, spotkałam Go w swoim duchu, spotkałam Go ponad 10 lat temu i to było najpiękniejsze spotkanie mojego życia, bo ja mieszkałam w bardzo pięknym kraju, mieszkałam w Australii, skończyłam prestiżowe studia na jednym z lepszych uniwersytetów, miałam bardzo fajne prace, jeździłam sobie na fajne wakacje, na Rafę Koralową, imprezowałam ile chciałam, ale w sercu miałam pustkę i żadne zakupy, żadne romanse, żadne wakacje nie były w stanie wypełnić tej pustki. Była taka smutna nuta w moim sercu, że nie wiedziałam, o co chodzi. Taka pustka. I kiedy spotkałam Jezusa Chrystusa, byłam w szoku, że to Jezus wypełnił tą pustkę. Nigdy się tego nie spodziewałam. Nigdy się tego nie spodziewałam, bo kiedy słyszałam takie słowa, jak ja mówię do Was dzisiaj, to się śmiałam. Bo nie wierzyłam, że to jest możliwe. Myślałam, że to jest jakaś postać religijna, ale religia sobie zrobiła z tego jakąś marionetkę. Zrobiła sobie z tego jaja i to nie jest prawdziwy Jezus, bo prawdziwy Jezus to żywy Bóg. I ja, kiedy spotkałam się z żywym Bogiem, zmieniło to moje życie radykalnie. Radykalnie. I te wszystkie rzeczy, o które zabiegasz dzisiaj, te zakupy, te imprezy, te wyjazdy, te promocje w pracy, te wszystkie rzeczy dla mnie nic nie znaczą w porównaniu z tym, co ja mam w Jezusie Chrystusie. Bo tylko w Jezusie Chrystusie znalazłam to coś, czego cały świat szuka. Nie przechodź obojętnie. Wiara rodzi się w sercu. Wystarczy, że skierujesz swoje serce i powiesz do Boga szczerze, że chcesz prawdy. Że chcesz prawdy o tym, kim On naprawdę jest. I On przyjdzie. On Ci pokaże prawdę. Ale musisz szczerze zapragnąć. Musisz szczerze uwierzyć, że On istnieje. A On istnieje, bo wszędzie, gdzie spojrzysz, są dowody na to, że jest Bóg, że wszystko jest tak inteligentnie skreowane. Nawet Ty jesteś pełen kompleksu, skomplikowanej zbudowy. Jesteś pięknie zbudowany. Jesteś dowodem na to, że istnieje Bóg. więc nie przechodź obojętnie, nie przechodź. Nakieruj swoje serce i powiedz do Boga, że szukasz prawdy, że chcesz prawdy, że chcesz Go poznać osobiście, a On przyjdzie. Amen.